pisarze, ale także inni członkowie rządu. Chciałbym, aby Gombrowicz pozostał na liście lektur, bo doprawdy nie ma ani grama racjonalnego uzasadnienia przemawiającego za nieobecnością. Zamieszanie wokół kanonu lektur miało jeden niezaprzeczalny plus. Sprzedaż autorów, którzy znaleźli się na ministerialnym indeksie, wyraźnie wzrosła. Śmieszy, wytykając otaczające nas absurdy od kilku dekad, i robi to na tyle skutecznie, że wciąż jest aktualny i chętnie oglądany, słuchany i czytany. Wybitny satyryk, aktor, reżyser i pisarz w jednej osobie.